Kiedy on będzie? Today's. Today's and the police ready. Agnieszka Żulewska w naszym zwierciadlanym studiu. Bardzo się cieszę. Witam cię. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Agnieszko, tutaj jesteś w filmie Cicha Ziemia Agnieszki Woszczyńskiej. Ale ja nie od tego filmu chcę zacząć, bo obejrzawszy ten film i twoją w nim rolę, znowu zadałam sobie pytanie, czym dla Agnieszki Żulewskiej jest aktorstwo? Z grubej rury zaczynamy, potem wejdziemy. Tak? No, obecnością. Ja tutaj jestem po to, żeby użyczać mojego ciała na to, żeby mogły przechodzić przez nie pewne treści. Tym jest dla mnie, jestem predestynowana do tego, żeby wypożyczać aparat na to, żeby pojawiały się różne rzeczy. Dlatego też wychodzę z założenia, że aktor jest dla mnie higieniczne jest bycie nieoznaczonym w takim sensie, żeby nie funkcjonować w rzeczywistości ja jako aktorka, ja i moje życie, tylko po prostu za każdym razem być tym zadaniem, z którym zostaję skonfrontowana, a cała reszta jest zupełnie niepotrzebna. Więc tak, to jest po prostu materiał, który można wypełnić. Oczywiście, no. Tak, no, tak, bo zwłaszcza ten film i ta rola w Cichej Ziemi dawała ci, jak rozumiem, takie właśnie zadanie, gdzie w sposób absolutnie minimalistyczny ty i twój partner filmowy musicie nam opowiedzieć właściwie o całym świecie, który jest w was. Ale tam jest minimum gestów, minimum dialogów. Jak to się robi? Myślę, że te role, które zagraliśmy z Dobromirem, to też nie są do końca tak naprawdę zagrane postacie. Trochę trudno mi odpowiadać na pytania dotyczące tego filmu, jak, co zrobiła Anna, co zrobił Adam, ponieważ dla mnie to nie są trochę prawdziwi ludzie. Dla mnie to jest jakaś taka reprezentacja tego dzisiejszego świata, który tak samo jak oni, patrząc na to wydarzenie, na które patrzą, na tę tragedię, na którą patrzą, nie reagują, tak samo świat absolutnie nie reaguje na to, na co widzi. My też jako ludzie nie podchodzimy blisko. My też jako ludzie nie podchodzimy, żeby zobaczyć ofiary. Nie podchodzimy, żeby zobaczyć, kto umarł w lesie i kto zginął na morzu, jak wyglądali ci ludzie. Więc w ogóle jakby tak naprawdę to wszystko, co się wydarza w tym filmie, jest dla mnie trochę bardziej figurą niż zagraniem postaci. Ciekawe to bardzo, co mówisz, bo też ja dwa zdania tylko o treści filmu dla tych, którzy go jeszcze nie widzieli, że to jest para, młoda para, która, młodzi ludzie, chociaż z dorobkiem, 30-paroletni, niewątpliwie z dorobkiem, bo stać ich na to, żeby pojechać na takie wakacje, na jakie jadą, wynajmują willę i oczekują, że po prostu będą tam mieli ciszę, spokój, bo tego chcą. I nie zgadzają się, żeby cokolwiek zakłócało ich spokój i ich wyobrażenie, i to jest chyba ważne, ich wyobrażenie o cudownych wakacjach. I w tym sensie tak, to jest rzeczywiście jakaś para, która jest reprezentacją i rozumiem, że też z Agnieszką Woszczyńską tak to budowaliście, dlatego ta para nie ma jakichś zdecydowanych cech charakterystycznych, tak? Żeby była takim otwartym przykładem kobieta i mężczyzna, którym jest wszystko jedno, co dzieje się wokół, ważne jest dla nich tylko to, czy ich komfort jest zachowany. Dokładnie tak, dokładnie tak. Oczywiście my budowaliśmy te postacie, gdzieś zarysowując ich cechy charakteru. Aga Woszczyńska natomiast jest taką reżyserką, która nie buduje biografii swoich postaci, więc tak naprawdę to są sprawy, które sami musieliśmy sobie z Dobromirem dopowiedzieć, żeby jednak się trochę zalogować w tym świecie, żeby mieć jakieś informacje, które są niezbędne do tego, żeby funkcjonować jako ludzie. Ale robiliście to porozumiewając się ze sobą, żeby oczywiście, właśnie zbudować tę relację, której relacje, nie relacje, tak, no bo to też... Tak, oni właśnie to jest taka relacja, która polega na tym, że oni się bardzo ze sobą rymują,
są do siebie tak podobni, że jest im ze sobą po prostu bardzo dobrze, bo bardzo bezpiecznie, ponieważ reprezentują zupełnie to samo, robią to samo, są no, takim z siebie powtórzeniem. I w związku z tym jest to bezpieczne, jest to ta strefa komfortu, o której mówisz, poza którą czai się po prostu wszystko, czego oni nie chcą, czego się boją, tak. Co mogłoby zrujnować ich wybudowany świat. Mm-hmm. Rzetelnie. No. Mm-hmm. Ten film jest dla widza... Znaczy... Trzeba wiedzieć, na co się idzie, w moim odczuciu, na co się idzie, idąc na cichą ziemię. Ja byłam zaskoczona właśnie tym aż tak dużym minimalizmem, tym slow, jak to się dzisiaj mówi, też slow movie. To jest taki film, który reprezentuje nurt slow movie. No ale z drugiej strony to jest też coś takiego, że jak później wyjdziemy i zastanowimy się, to czy my, każdy z nas na sumieniu ma chyba taką sytuację, kiedy dla własnego świętego spokoju nie zainteresował się czymś, czym powinien się zainteresować, bo działo się w jego otoczeniu. Nie wiem, jak ty lubisz ten film, na ile go lubisz, oglądając jako widz, ale on jest czymś odrębnym, ciekawym. Tutaj niewygodnym. Agnieszka niewygodnym i to Agnieszka jako debiutantka, muszę powiedzieć, stawia nam duże wyzwanie. Myślę, że trochę nie powinnam mówić tak do końca chyba moich odczuć. Znaczy tak, a może powiem, dobra. Ja bardzo lubię ten film do 50 minuty. Bardzo go lubię, ponieważ w moim odczuciu on ma jeszcze coś więcej. W jakimś nieokreślonym do końca poczuciu humoru. W czymś takim, co tak drży trochę, co jest jakieś takie zawieszone. Potem dla mojej percepcji po prostu jest to faktycznie już takie slow cinema, które sprawdza widza bardzo. Sprawdza jego wytrzymałość i to, na ile jest w stanie się skupić i przetrwać tę podróż, co też jest bardzo dobre. I też widzowie z tego, co słyszymy, dzielą się absolutnie właśnie jakby na te dwie grupy. Albo tych, którzy w ogóle odrzucają ten film na wstępie i mówią, że to był najgorszy film, jaki widzieli. I na tych, którzy przeszli z nimi tę drogę. Właśnie. I że ten film zostaje, rezonuje. Bo on tym, czym głównie gra, to jest pewien klimat, to jest pewna atmosfera, którą oczywiście tworzycie wy jako ta dwójka bohaterów, tworzy to też obraz, sposób kadrowania was, pokazywania tego waszego świata, tych waszych perspektyw. To wszystko buduje właśnie to odosobnienie, to bycie w takiej jakiejś szklanym zamknięciu. Nawet teraz mi przyszło do głowy to słowo szkło, tak. Ponieważ wy jesteście jak przez taką szybę, nie do dotknięcia tak. Dla nas. Tak, tak, jak z takiego zaprojektowanego świata, tak. W którym nie ma miejsca na organiczność żadną. To nawet w momencie, kiedy pracowaliśmy nad tym filmem, już będąc na Sardynii, ponieważ film jest kręcony na wyspie, właśnie, to tak naprawdę nasz operator z reżyserką najpierw wchodzili w lokacje i sami układali inscenizację, można powiedzieć choreografię do tego kadru, który był dla nich punktem wyjścia i był obrazem najważniejszym. W związku z tym potem przychodziliśmy my, psuliśmy im oczywiście jakby całą wyznaczoną przez nich trasę, ale też niedużo, ponieważ Agnieszka z Bartkiem bardzo chcieli, żeby autorem zdjęć. Autorem zdjęć, Bartkiem Swiniarskim, bardzo dbali o te obrazy. Co jest moim zdaniem też ogromnym atutem tego filmu. Tak, zdecydowanie. To ma taką konsekwencję w proponowanych obrazach. Tak, tak. Także no, jest to film na pewno bardzo ciekawy ze względu na swoją oryginalność, inność i jak mówimy dla widza jest swego rodzaju wyzwaniem. Natomiast jest jeszcze drugi projekt, który za chwilę się pojawi na Netflixie i to jest serial Wielka Woda. I to jest rzecz, w której grasz no, główną rolę, a ponieważ za chwileczkę już ten serial pojawi się, więc chciałabym, żebyśmy o nim też porozmawiały. Tam jesteś kobietą w męskim świecie. Taka to jest rola. Tak, dokładnie. Mhm. Jeszcze w latach 90., no bo to jest rok 97., rok, w którym Polska zmierzyła się z wielką powodzią, no bo jakby poszczególne regiony Polski, ale każdy z nas to pamięta. Bo myślę, że to jest takie wydarzenie, które zapisało się w pamięci każdego z nas. Prawie każdy wie, co wtedy robił i tak dalej, i tak dalej. Lata 90. mówię o tym dlatego, że wtedy pozycja kobiety była zupełnie inna. Cały czas byłyśmy wtedy jeszcze marginalizowane i byłyśmy tłem tak naprawdę do wykonów mężczyzn. A tutaj Jaśmina, bohaterka Wielkiej Wody, przejmuje stery i tutaj wychodzi przed szereg.
i przeprowadza siebie oraz tę całą sprawę jakoś, jakby z błędami, ale przeprowadza, jakby ciągnie pewną sprawę do przodu. Tam jesteś bohaterką, z tego co wiem, tam jesteś bohaterką, która ma bardzo ciekawy życiorys i na przestrzeni kolejnych odsłon, w kolejnych odcinkach my poznajemy te różne oblicza Jaśminy, czyli bohaterki, którą grasz, tak? Tak, ale nic nie możemy nic powiedzieć, nic nie naturalnie. Dokładnie. Niech to się dzieje, niech to się wydarza, niech widzowie sobie to rozpoznają, chociaż on ma w sobie, dla mnie ten serial ma w sobie taką siłę przyciągania, że no trudno mi się było zatrzymać faktycznie na jednym odcinku, tylko trzeba było od razu tak połknąć wszystko. Zresztą chyba tak ludzie teraz oglądają seriale. Tak, niestety nagle oglądają. Dokładnie. Ja mówię niestety oglądają tak, w ten tak, sposób tak, i, to tak. Jest, i to jest dla mnie, no, to jest, właściwie to nie jest wtedy, to są tu jest 6 odcinków, tak. Więc to się ogląda jak taki długi film. Dokładnie. Tak? Czyli dokładnie. To nie jest właściwie serial, tylko oglądamy film, który trwa 6 godzin. No i taki mamy teraz zwyczaj. Tak, taki mamy teraz zwyczaj, dokładnie. A gdyby powstawały teraz filmy, które trwają 6 godzin, to nie byłyby widzów absolutnie. Wcale, prawda? Więc tak to jest wszystko. Tak jest. A tak? Jednej nocy siadamy i jak to powiedziałaś, chłoniemy czy połykamy. Tak. 6 odcinków. A szkoda, bo tęskniłabym za takim momentem, w którym faktycznie jest to zatrzymywane. Ja też tak uważam, widzowie że mają po jednym kafelku, ponieważ cały tydzień trwałyby rozmowy o tym, co będzie tak, za tydzień. Tak, tak, tak. Tym bardziej, że te seriale, takie jak właśnie ten Wielka Woda, no ale też inne, które powstały do tej pory, pokazały, ja generalnie byłam przeciwniczką seriali, o których rozmawiamy jako o kinie, jako o filmach. I nadal uważam, że to nie jest kino. Natomiast uważam, że one są dzisiaj tak konstruowane i też są tak pisane i mają takie role, takie postaci i mają takie zdjęcia i są pod względem stylu filmowego i pod względem wymyślenia języka filmowego dla danego tematu przedstawianego w każdym z tych seriali, są rzeczywiście filmem. To są takie długie, takie filmy w odcinkach. One mają wartość i już kiedyś to mówiłam, że posypuję głowę popiołem, że od tych seriali tak zupełnie się nie odwracam i też czasami zdarzają się takie, które mnie pochłaniają. Zgadzam się, ale prawie żaden nie uniknął tej pułapki, którą widać jak na dłoni, czyli przedłużanie pewnych wątków po to, żeby one się mieściły w tych swoich po prostu godzinnych blokach. Prawie żaden nie uniknął tego. Masz rację. Tak. Że czujemy, że tam po prostu jest coś wydłużone, jeszcze, bo musi być te 6 godzin. Tak, to prawda. No czekamy na tę Wielką Wodę, również ze względu na to, że grasz tam właśnie główną rolę. Towarzyszą ci Ireneusz Czop i Tomasz Szuchart, właśnie, więc bardzo dobra obsada. Natomiast wracając jeszcze, żebyśmy zamknęły naszą rozmowę jednak tym, co tu i teraz, co na festiwalu filmowym w Gdyni, gdzie rozmawiamy, to jeszcze powrócę na moment do Cichej Ziemi, ponieważ oglądając tam tę twoją postać, przypomniał mi się segment z erotyki, z tego zestawu 5 kobiet reżyserek. Tak. I ty miałaś tam akurat postać dosyć podobną, nie uważasz, do tej Cichej Ziemi? Tak, jeśli chodzi o robotyczność postaci i czegoś takiego odrealnionego, właśnie jego pozbawionego organiczności człowieka, to faktycznie było to gdzieś tam podobne, chociaż w tym epizodzie mocno, to jeszcze było dużo bardziej moim zdaniem teatralne, takie jakieś jeszcze bardziej sztuczne, tak mi się wydaje. Tak. Ale dlaczego o tym sobie przypomniałam? Bo jesteś aktorką, która potrafi, zaczęłyśmy rozmowę, że powiedziałaś, że twoje ciało jest do tego, żeby się oddała postaci, filmowi, temu, co akurat na planie masz robić. I tutaj jest w tobie, niezależnie od tego, że potrafisz zagrać też postaci z pełnym życiem, pełną werwą, bardzo ekspresyjne, potrafisz też stonizować i wyłączyć emocje, być może twoje niebieskie oczy, być może twój typ urody, powodują, że taka właśnie jesteś, stajesz się zimna, potrafisz to zrobić. Czy to cię dużo kosztuje, czy w takich postaciach odnajdujesz się? Nie chcę powiedzieć, że jesteś taka zimna na co dzień, bo nie jesteś. Wydaje mi się, że mam coś takiego, że to jest po prostu też jakaś część mnie, która daje mi takie wyłączenie się i po prostu zabezpieczenie przed rzeczywistością, że chyba mam taki rodzaj siebie. I to jest dla ciebie ważne?
Czy robisz to nie? Chyba to się po prostu włącza czasem. Mhm. Tak. Chociaż nie wiem, jakby nigdy się nad tym nie zastanawiam, ale wydaje mi się, często niektóre osoby mówią, że myślały, że jestem inna, że się mnie bały. Czyli jest we mnie jakieś okno po prostu. Tak. No ale to jest ciekawe. To czekamy na następne odsłony. Ja też. Też z utęsknieniem na różne ciekawe propozycje. Mam dużo tęsknot i chciałabym też, żeby w końcu jakby nie ładować się w rzeczy, które są tak naprawdę trochę ciężkie, smutne, mają ten swój ciężar gatunkowy, tylko faktycznie marzę po prostu o czymś, co ma w sobie lekkość. Marzę o tym, żeby po prostu dawać też dzięki zadaniu ludziom jakiś rodzaj otuchy, wiesz, jakiejś ogromnej radości. To jest jakieś takie zadanie, którego jeszcze nie dostałam, a chciałabym bardzo się w czymś takim rozsiąść. Trudno mi określić, co to jest, ale mam takie po prostu poczucie. To tego ci życzę, żeby bardzo to się dziękuję. Stało i nam widzom również tego życzę. Bardzo dziękuję. Dziękuję ci bardzo, Agnieszka.